Siemo, tutaj JJK. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się w Be Happy Muzeum w galerii Atrium Reduta w Warszawie. Jest tutaj naprawdę przepięknie kolorowo oraz cukierkowo i właśnie dzisiaj cała ekipa w tym miejscu będzie szukała przycisków, dzięki którym będzie mogła zarobić trochę pieniędzy. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych pomieszczeń, w którym bardzo sprytnie można poukrywać nasze przyciski. Mam przygotowanych przycisków aż 4 w różnych kolorach. Każdemu kolorowi odpowiada inna kwota, plusowa bądź minusowa. Więc w zależności od tego, jakie przyciski znajdą nasi uczestnicy, tyle pieniążków uda im się dzisiaj zarobić. Jak widzicie, znajdują się tutaj 2 ogromne baseny z piłeczkami. Jeden jest różowy, drugi jest niebieski, więc jeżeli wolicie kolor różowy, to zostawcie teraz łapeczkę w górę, a jeżeli niebieski, to oczywiście suba z dzwonem. Ja zdecydowanie wybieram różowy. A jeżeli chcielibyście zobaczyć fotki z tego muzeum, to koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, Instagrama całej ekipy oraz na Instagrama Be Happy Muzeum. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. A ja teraz wołam całą ekipę i idziemy do pierwszego pomieszczenia szukać przycisków. Okej, jesteśmy w pomieszczeniu, w którym znajduje się ogromny piesu, jakieś kaktusy, ogromny prezent. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, gdzie można ukryć moje przyciski. Pierwszy przycisk jest to przycisk czerwony, który kosztuje 100 zł. Ukryliśmy go w prezencie, dosłownie za ścianką. Czyli jak tu wejdą, to nie zauważą go od razu, ale jest możliwe do znalezienia. Kolejny przycisk, jest to przycisk niebieski i kosztuje on minus 100 zł. No nie widać go na pierwszy rzut oka, będą musieli się schylić. Kolejny zielony przycisk, a zielony oznacza, że jest pozytywny, czyli kolejne 100 zł. Ja widzę, że tam za fotelem jest przestrzeń. Mamy przycisk. Pomarańczowy jest to 0 zł, tylko że robimy taki myk i ściągamy ten przycisk zielony, wsadzamy go pod krzesło, ponieważ okazało się, że tutaj jest dziura, do której można przykleić przycisk pod spodem, więc tam przykleimy przycisk zielony za 100 zł, a tutaj w łatwiejszym miejscu będzie 0. Idziemy teraz po pierwszego uczestnika i zobaczymy, czy uda im się znaleźć wszystkie przyciski. Okej, jest już ze mną Rogal. Nie rozglądaj się! On kupuje sobie czas! Uspokój się! Jestem, witam, dzień dobry. Masz do znalezienia 4 przyciski. Musisz je znaleźć w przeciągu 1 minuty. Czy jesteś gotowy? Tak. Uwaga! 3, 2, 1, start! Dajesz! Puh! Nie pij! Kamerzysta! Piłką! O, o! Nie no, pod psem musi być. Jest! Dobra, mamy pierwszy przycisk. Na prezencie też musi być. Masz jeszcze... Nie mam w prezencie. Masz jeszcze pół minuty. Tutaj nie ma? No nie wiem. Czyż to znaczy, że bardzo dobrze ukryłeś? Drugi przycisk? Dobra, mam tu drugi. Okej, okay. drugi przycisk na koncie Rogala. Koniec czasu! Okej, czyli na twoim koncie ląduje przycisk niebieski oraz pomarańczowy. Ile wygrałeś? Dowiesz się dopiero pod koniec odcinka, ponieważ będziemy łączyć to wszystko w jedną sumę. Super. Zapraszamy teraz. Dzięki. Słyszałam, że mam rozwalić wszystkich i pokazać, jak się szuka. Rogalowi udało się znaleźć tylko 2 przyciski. A jest? Jest 4. O. Więc masz minutkę na to, żeby zdobyć wszystkie. No dobra. 3, 2, 1, start! Musi być w prezencie. Mam? Brawo! Brawo! Rogal tego nie znalazł! Klaudia rozwala system, okej? Okay. Jak to? Przecież tu nie ma dużo miejsca. Dwa? Dwa, udało się znaleźć drugi niebieski przycisk. Ej, jak to? To musi coś być panelnego. Trzy, mam? Dobra, masz 3. przycisk. Gratulacje, został ci tylko 1 ostatni przycisk. Działaj! Zostało ci jeszcze dokładnie 20 sekund. I uwaga. 4, 3, 2, 1. Koniec czasu. Halo, gdzie? Poradziłaś sobie i tak lepiej niż Rogal, ponieważ Rogalowi udało się zrobić tylko 2 przyciski. Okej. Okay. A czy mogę wiedzieć, jest 4? Tak. 4. przycisk jest pod tym krzesłem. Zobaczymy, czy Krystian to rozkmini. No to ciekawe. No hej. Siema. Ja dzisiaj ładnie ubrany. Jestem ciekawa, czy rozwalisz wszystkich, ponieważ tak. Rogalowi udało się zdobyć 2 przyciski, Klaudii 3. No i został jeszcze 1 do odnalezienia, którego jeszcze nikt nie znalazł. Wszystko w twoich rękach. Masz minutkę od teraz. Jest. Okay, znalazł pierwszy przycisk. Gdzie on blask? Tam jeszcze nigdy nie była.
Maziu. A? Mam drugi przycisk, nice! Okej? Co jest? Mam cię uwielbić, że zostało ostatnie 40 sekund. Tak, 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 tak. Kurde, dwa przyciski tylko? Na ścianie, na ścianie, na ścianie gdzieś. 20 sekund! Jest! Dobra, trzeci przycisk, tu jeszcze jeden. Gubkujesz, gubkujesz szybko, czacha dni. No, jazda! Nie mam pojęcia, kompletnie. 3, 2, 1. Nie, nie, to jest pomieszczenie czyste. No, nie ma tutaj dużo jakichś takich rzeczy, żeby go schować jakoś. Udało ci się znaleźć te same przyciski co Pinki. 3 przyciski. Znalazła 3? Pod tym krzesłem. Ale żeś się wymyśli. Skąd mogę myśleć, że trzeba przestawiać, to następnym razem będę przestawiał, no. W tej rundzie najlepiej poradziłeś sobie ty i Pinki. Rogal najgorzej. Zobaczymy, jak będzie w drugiej rundzie. Druga runda będzie nieco dłuższa, bo jest ogromne pomieszczenie i dużo możliwości schowania przycisków. Lecimy. Okej, jesteśmy teraz w ogromnym pomieszczeniu, w którym są, tak jak mówiłam, dwa baseny z kuleczkami. Jest jakiś ogród, nawet taczkę mamy. I mamy tutaj furgonetkę nawet, więc w tej furgonetce na pewno będzie musiał być jakiś przycisk. Pierwszy przycisk to jest przycisk czerwony. Tutaj będzie czerwony przycisk. Wiadereczko odstawiam na miejsce. I lecimy z kolejnym przyciskiem. Jako, że ten motor jest cały niebieski, to przykleimy tutaj na lampę. Jestem ciekawa, czy się skapną. Kolejny przycisk przykleimy pod ślizgawką. I ostatni pomarańczowy przycisk ląduje na łopacie. Masz 2 minuty na całe to pomieszczenie. Okay. Start! Jeden. Od razu? No. Co to by mogło odpalić? Od razu wiedziałem, że w ciężarówce musi się coś znajdować. Nie. Co to za przeszukanie, panie Justyna, licencie? Ogarnij się, tak? Czyli rezygnujesz z ciężarówki? Nie. Dobra, jest? Mam. Co jest? No przycisk. Nie ma. Jest, jest. Nie ma, nie ma. Odpukał. Może rozwalać. Nie. 30 sekund ci zostało. 15 sekund. No nie ma guziku! I uwaga! To ogólnie udało ci się znaleźć tylko jeden przycisk. No. O nie! No i bardzo mi przepraszam, że nie ci poszło w tej rundzie. Przynajmniej czerwonego nie znalazłem. Halo, idę, jestem, cześć. Hej, witam. Uszanowanie, już mogę? Nie. Rogalowi udało się znaleźć tylko jeden przycisk. Słabe. Musisz myśleć nie szablonowo. Masz 2 minuty, start! Raz. Okej. Okay. Dwa, po trzy, znalazłaś kolejny przycisk, już? Tak, dobra. Ile mamy w ogóle? Pamiętaj, że ten obszar oblicza się też ciężarówka. Tam ciężarówka? Ciężarówka? Co? Jestem ciekawa, czy na to wpadnie. O, wow! Co? Co? Nie, no znowu krzesło? Nie. 40 sekund. Dwa, trzy, mamy to, trzeci przycisk, ładnie! Tutaj coś może być? Ale ona to szuka tak konkretnie. To nie jest ten poradalica. Ja się nie dziwię, że on znalazł tylko jeden. Mamy to, okej. Czyli kolejny przycisk. Znaleziono i to przed czasem, moi drodzy. W 1,5 minuty Klaudii udało się znaleźć wszystkie przyciski. Gratulacje. Dziękuję. Zmachałaś się. Nie. Okej. Dobra, mam kondycję, naprawdę. Idę po... Jana. Jada. Rogalowi udało się znaleźć tylko jeden przycisk. Klaudii wszystkie 4. Pinki, kurczę, deklasację robi. Dobra, ale mocno pewnie... Mocno strajhardowała. Pewnie któryś jest minusowy, więc dobra. Uwaga. 3, 2, 1, start! Nie ma posyła! To czemu mówisz teraz? Gdzieś jest. Nie mogę, to się tak śmiesznie ogląda. Dobra, dobra, jest pierwszy. Okej, pierwszy przycisk na kładzie Corolla. Dobra, drugi. Niebieski przycisk. Nie widziałem tam. Okej. Justyna. Ja stąd idę, bo nie mogę na to patrzeć. Dobra. Minuta. Olewam temat, ten tutaj. Uciekaj, uciekaj mi stąd. Uciekam. Po drabinie, na górę. Kunetka, patrzałem? Pół minutki. Jest!
Okej, okay, kolejny przycisk na Krystiana koncie. Mamy trzy. Nie, odpuszczam, tego nie szukam. Jesteś tego pewien? Ta minusowy jest na pewno, więc nie chcę go. Jesteś tego pewien? Na pewno 100%. W takim razie przechodzimy do kolejnej rundy. Okej, okay, znajdujemy się teraz w przepięknej różowej kuchni, którą każdy chciałby mieć. Spójrzcie tylko na to, jak się to wszystko pięknie prezentuje w takim starym stylu i wszystko jest takie baby pink. I tutaj mam kilka miejscówek, w których chciałabym schować przyciski. Pierwszą z nich jest wewnętrzna strona zasłony. Drugą z nich jest deseczka i stawiamy ją w tyło. Trzecią miejscówką jest oczywiście piekarnik, nie mogłoby się bez tego obejść. Przyszedłeś tutaj, żeby wyprasować fartuszek. Okej. Okay. Jakie ciężkie żelazko! No, ciężkie jest mega. O co chodzi? Tutaj masz już tylko minutkę, bo jest bardzo mało przestrzeni, więc start! Ach, myślałem! Ale tu musi być. Jest! Okej, okay, mamy pomarańczowy przycisk. Pamiętaj, że tutaj jest tylko minuta, więc a, już nie masz tak dużo czasu. Okno otworzyć muszę. Nie, da się otworzyć, nie ma. Tu też nie ma. No, ciekawe. Tu też nie ma. Mam mówić, ile się czas zostało? Jeszcze pół minuty tylko. Justyna, nie troluj. Pół minuty w czajniku? Jeszcze. Na mrażalce? Nie ma za lodówką. Jeden przycisk dopiero znalazłeś. Tu, jest. Dobra, okej, mamy to. Podu. Pan hydraulik, zobaczcie. Wow. Idealne. Panie. Stop. Szanse dzisiaj wykorzystały, bo to była ostatnia runda. Teraz wołamy Pinki, zobaczymy jak Pinki i Faro sobie poradzą, a później robimy podliczenie. Halo Pinki, gdzie jesteś? Halo, hej. No gdzie ty jesteś? Miałaś przyjść na szukanie przycisków. A, no dobra, już idę. Myślałam, że już jeszcze nie. A, no to już. Załatwiałam ważne sprawy. Załatwiałam suby i lajki. A, to bardzo dobrze. No sorry, że się spóźniłam. No to nie ma sprawy w takim razie. Okej, już idę. Hej, stań tu. I teraz jest konkurencja, kto szybciej wyprasuje fartuszek. Gratowałam. Masz minutkę na to, żeby znaleźć cztery przyciski. Rogalowi udało się znaleźć tylko dwa. Dobra. Już? Trzy, dwa, jeden, start. Dobra. Yes. Brawo, brawo! Pierwszy przycisk na Pinki. Na pewno jest dwa. Dwa? Ona ma taki tempo, ona ma największy tempo. Jest! Trzy. Trzy! Kurde, ja się przetrzepała. Ile tutaj już pana namarowy w porządku na święta. O! Przypadkiem. Gratulacje. Mam. To wołamy Krystiana, tak. To jest już ostatnia runda. Masz minutę, żeby w tej oto pięknej baby różowej kuchni znaleźć cztery przyciski. Klaudii znowu udało się znaleźć. Co ty gadasz? Co ona robi dzisiaj? Przesadza, dominuje no, nas. Mówię, ma dzisiaj to jakieś turbo włączone. Ona ma, jest bardziej spostrzegawcza, tak? 3, 2, 1, start! Chleba. Ale każdy zaczął od czegoś innego. Halo? Ta lodówka wcale nie jest... Mam pierwszy, okay. Zielony. Money, money, money. Kolanko pod lewem, kolanko pod lewem. Z lewem, jest kolejny. Mamy to. Drugi przycisk. Deska. Możesz po... Jest! Okej. Okay. Za oknem, na sztorze. Nie śmiej się ze mnie, bo na pewno gdzieś tu widzi. Nie mogę tego oglądać, nie mogę na to patrzeć. 5 sekund. Jestem beznadziejny, wiem. Obróz. Gdzie? Tu. Nie, no ona za mocno ukrywa te przyciski, nie? Chyba Pinki znalazła dzisiaj najwięcej przycisków z was, ale to nie oznacza... że wygrała. Okej, okay, za nami trzy rundy. Chciałam tylko powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku każdy z was łącznie mógł zdobyć maksymalnie po 300 zł. Zależało to wszystko od przycisku. Czerwony i zielony przycisk. Był po 100 zł. Niebieski przycisk był minus 100 zł. No aha. I bez sen. A pomarańczowy przycisk był 0 zł. Co? To znalazłem za każdym razem pomarańczowy, dobra. Ostatnie miejsce z kwotą minus 100 zł. Nie, no nie. To już wisi ktoś. Ląduje na koncie Rogalika. Dawaj stówę. Gratulacje. No niestety znajdowałeś tylko te gorsze przyciski, więc nie udało ci się. Nie zabierzesz Klaudii na kolację już, no. W tym tygodniu. Drugie miejsce z ilością punktów 0. Farel. Co? To też ciebie nie zabiorę nigdzie. I pierwsze miejsce, moi drodzy.
zero. Zajmuje Pinki z kwotą 200 zł. Gratulacje. Dziękuję. Rozwaliłaś ich dzisiaj na łopatki, także ci się należy. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to możecie napisać: Pinki dzisiaj nie pójdzie na kolację. Chyba że sama. Chyba wy nie pójdziecie na kolację. Wpadajcie na Instagrama całej ekipy, wpadajcie na Instagrama Be Happy Muzeum. Linki macie oczywiście w opisie. No i wpadajcie do tego fajnego miejsca. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!